Cześć kochani, już długo do Was nie nagrywałam, także dziś przychodzę z Holem i od razu na wstępie powiem Wam, że przepraszam, że nie ma żadnego filmu z Malediwów, ponieważ moje umiejętności sklejania filmów mi się nie podobają, więc po prostu tego filmu nie będzie. Prawdopodobnie nie będzie, no bo nie mogę tego zrobić tak, żeby to mi się podobało i żeby to też podobało się Wam. Także wolę sobie to odpuścić, ale jeżeli chcecie zobaczyć cokolwiek, jakiekolwiek zdjęcia z miejsca, gdzie byłam, to oczywiście możecie zobaczyć na Instagramie, bo tam wstawiam tego dużo, więc... Okej, teraz zacznę sobie od ciuchów, bo ciuchów nie mam jakoś tak super dużo. I głównie to są zakupy z H&M-u i z czego jeszcze? I z New Yorkera. Także tak zacznę. I pierwszą rzeczą, którą mam, to są... skarpety z New Yorkera, takie długie, dość ostatnio popularne, wiecie, nakłada się je po prostu na spodnie, także jak je zobaczyłam, a ja szukałam dość długo gdzieś na jakichś Zelandach, nie Zelandach, takich właśnie skarpet, takie zobaczyłam, to stwierdziłam, że i tak mi się przydadzą, nawet jak nie teraz, to nawet na zimę mi się przydadzą. Jedna mam rzecz no name, czyli tak naprawdę rzecz rynkowa i są to jeansy, ale bardziej leginsy, właśnie na gumce z wysokim stanem, na gumce z sznurkiem. Także normalne, zwykłe, ciemne jeansy, że tak powiem. Przydadzą mi się i są dość wygodne. Ja nie noszę jeansów na co dzień, a te są dość wygodne, więc je wzięłam. Kosztowały 59 zł, po prostu mówię, na rynku, takie no name. I tak postanowiłam, że wezmę, bo skoro takie tanie, to nawet jak ich nie będę nosić, to nie będę za tym płakać. Leggings standardowe, nawet ich nie będę Wam za bardzo tutaj świecić nimi. Z serii Basics H&M-u. Ja mam też serii, na sobie mam teraz serii Divided. Ja w ogóle nie wiem, dla mnie to leggingsy te z H&M-u są wszystkie takie same. Niektóre tylko trochę bardziej prześwitują. I te są czarne, na sobie mam akurat granatowe, może trochę mniej czarne, albo bardziej sprane już, ale te są czarne i kosztowały, nie wiem ile, 39 zł chyba, nie mam matki, bluza, chyba z New Yorkera, tak, kosztowała 45 zł i jest taka prześliczna, po prostu urocza, urocza bluza w leniwce i postanowiłam, że wezmę, bo mi się bluzy też przydadzą. Ostatnio mam deficyt bluzowy. No, także bluza, która jest fajna. Dwa t-shirty, chyba dwa, obydwa chyba z New Yorkera. Jeżeli mówię Wam trochę cicho i jeżeli coś hałasuje za oknem, to niestety, bo jest otwarte okno i jest ciepło, więc będę hałasować. Taki t-shircik zwykły, granatowy na lato. Przyda mi się. No i taki fajniejszy, trochę inniejszy, też z New Yorkera, Cherry Bomb. No słodki, po prostu. I taki inny materiał, taki lający się. Wiecie, ja lubię taki materiał właśnie, jeżeli wkładam sobie bluzkę do leggingsów, to ładnie się układa. Jest takie fajne, przyjemne. No i jedna kurtka. No, ja mam obsesję ostatnio na kurtkach jeansowych, czyli katanach wszelkiego rodzaju. To jest moja w ogóle druga katana już w tym roku zakupiona. Gdzieś jeszcze w szafach, w kartonach mam inną katanę, ale nie mogę jej znaleźć, także wiecie, kupuję kolejne. I to jest z H&M-u. I gdzie ja nie wiem w ogóle, czy to jest seria, czy... ale tak się nazywa. I ta katana kosztowała 150 zł, ja mam w rozmiarze 34. Bardzo tanio jak na taką katanę, bo powiem, że jak szukałam na wszystkich Zalandach i innych, to katany dość drogo stały, a tutaj na H&M-ie bardzo tanio. Taka zwykła katana, krótka, czy krótka, taka przedpośladek. Nie jakaś super obcisła, to nie jest taka katana typu Ramoneska. Bardzo mi się podoba i... Znaczy, to jest drugi styl katany, który mi się bardzo widzi, bo mam jedną właśnie tą ciemną z New Looka, gdzie ona jest za dupę. To jest super, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wyjazdy i taka oversize jest, a ta jest taka trochę bardziej mniejsza i fajna. I sobie nie mogę się doczekać, żeby ją ubrać. To tyle, jeżeli chodzi o ciuchy. I ciekawe, czy widzicie, ale jestem opalona. W ogóle mam na sobie podkład z Bourjois w kolorze numerze 54.
Także tak bardzo jestem zadowolona z opalenizny. Chwycę tutaj pierwszą siatkę z kosmetykami. To są kosmetyki po prostu drogeryjne. Na razie, wiecie, chodzi o pielęgnację, typowe zakupy z Polski po prostu. Wziąłem sobie farbę do włosów, moją, którą używam zawsze w Polsce, po prostu wychodzi mi taniej. Ona kosztuje w Polsce niecałe 30 zł i wychodzi naprawdę 3 razy taniej niż kupowanie tej jednej farby tutaj po prostu. Tyle. Tyle z filozofii, dlaczego kupiłam farbę w Polsce. Kupiłam też sobie maskę na włosy osłabione, wypadające, bo mi niestety tak wypadają włosy, że nie mogę tego opanować i mam wrażenie, że będę niedługo łysa. I jest to maska z Elbetica Biovax, jakaś limitowana edycja, jaśmin indyjski, mleko kokosowe. I naprawdę mam nadzieję, że będzie działała chociaż troszkę, bo mam naprawdę problemy z tymi wypadającymi włosami. Wziąłem sobie też 3 żele z Isany. I dlatego, że po prostu już bardzo dawno na moim kanale w ogóle nie było żeli z Isany. Jak kiedyś naprawdę namiętnie kupowałam żele z Isany, na pewno po 10 sztuk, bo się opłaca i one są fajne, bo możecie zmieniać sobie, wiecie, zapachy bardzo często. Także mam teraz po prostu 3 takie, które chwyciłam w rękę. I tyle. Teraz filozofia, dlaczego takie akurat zapachy. No i były po 2,50, no czego chcieć więcej. Wziąłem sobie też szampon i odżywkę do włosów z Garnier Fructis Goodbye Damage. Standardowo szampon i odżywka z Korei, ja już i tak biorę ze sobą kosmetyki, że tak powiem, to biorę sobie szampon i odżywkę przy okazji. Nie dlatego, że tutaj nie ma, jest, ale no tak po prostu. Płyn micelarny z Mixy, który uwielbiam, który wiecie, że jest w sumie dla mnie lepszy niż płyn z Garniera, tylko niestety ten z Garniera nie jest tutaj tak dostępny jak ta Mixa nie jest tak dostępna jak ten z Garniera. Także wziąłem sobie po prostu Mixę. Soczewki, które są dostępne oczywiście w Rossmanie, ale one chyba gdzieś indziej też są dostępne. Pasta do zębów Elmexa, ta zielona. Ja lubię sobie naprawdę używać czasami pasty do zębów z Elmex, jeszcze jest to pomarańczowa i też ją lubię. Co by tu mamy dalej? Płyn z laktocytu, to wiecie, że polecam naprawdę najbardziej na świecie. Maszynki do golenia, czyli rzecz taka podstawowa, którą po prostu biorę właśnie z takiej samej przyczyny, dlaczego biorę szampon i odżywkę z Polski, bo no po prostu biorę i jak już biorę, no to wezmę. Mój ulubiony top coat, nawet base coat z Vibo, Iron Heart. Najlepszy na świecie, jeżeli nie wiecie co sobie kupić, to działa naprawdę super i paznokcie są naprawdę twarde. Ja daję tego dwie warstwy pod lakier kolorowy i na lakier kolorowy jedną warstwę i paznokcie są tak twarde, jakby były po hybrydach. I mam jeszcze oczywiście moją odżywkę z Botet Collage, którą totalnie polecam i ja wiem, że to kosztuje 150 zł, ale starcza na wieki i polecam. Dla mnie to jest najlepsza odżywka do rzęs na świecie, także jeżeli szukacie jakiejś super odżywki, to właśnie polecam tą. I mam jeszcze dwie maseczki z Bielendy, one nie są w płacie, po prostu zwykłe maseczki. Jedna jest żelowa maseczka normalizująca, matująca, a druga jest ultra nawilżająca. Tak po prostu wzięłam sobie, żeby mieć. I tak, to odstawię. I mamy do chwycenia jeszcze takie perełki z bezcówek oczywiście. Także chwycę je już, wracam. To mam i tutaj taki smaczek jeszcze. Aha, i tu nie ma jeszcze bez... Dobra, trochę pomieszałam, bo tu mam też rzeczy nie z bezcówek, no ale to już Wam pokażę zaraz, muszę to powyciągać wszystko. Dobra, to lepiej może te rzeczy nie z bezcówki, ale kupiłam sobie parę rzeczy z Kobo, bo akurat byłam w jedynej naturze obok mnie, która istnieje i miała Kobo. Miała tą serię, wiecie, tą nową, czyli od tego Daniela Sobieśniewskiego, czy jak to tam ma. Nie wiem, w każdym razie polowałam sobie tą paletę, już Wam pokazuję, z tymi kolorkami.
No są śliczne. No nie mówcie, że nie, są boskie. Najlepsze na świecie. Ja już planuję jutro się nią pobawić. Właśnie nie chciałam dzisiaj, żeby właśnie pokazać wam ją taką nietkniętą, ale jutro może stworzę z nią jakiś makijaż, bo mam naprawdę ochotę. Wiem, że tu są ciemne kolory, ale ja nie używam niebieskich, nie takich, więc zarąbista, wyglądowo zarąbista paleta, także świetna. To oczywiście nie mam gdzie trzymać tych wszystkich kosmetyków i muszę sobie jakąś komodę kupić, bo no niedługo utonę tutaj w tym wszystkim. No i jeszcze dwie rzeczy. I to jest korektor. Korektor jest kamuflujący korektor delikatnej konsystencji, ale on tak wygląda. Ja mam w ogóle w kolorze 204 Ivory i ja wiem, że on jest w ogóle na ten czas. On jest za mnie 100 razy za bardzo jasny. 100 razy za bardzo jasny. Długo już nie nagrywałam, to widać. Za jasny po prostu dla mnie, nawet pod oczy. Ale no wiadomo, że ja opalona nie będę cały rok i poza tym zawsze mogę go z czymś jeszcze pomieszać i ponoć jest mega kryjący. Mocno napigmentowany, zapewnia wysokie pokrycie przebarwień oraz innych niedoskonałości. Ja właśnie chciałabym używać pod oczy, bo bardzo często mam tak, że moje korektory nie dają sobie rady z moimi zasinieniami takimi naturalnymi koło oczu. Także mam nadzieję, że ten by dał radę. No i trzecią rzeczą jest matowa pomadka do ust w kolorze 705 Rebel Love. Tak wygląda. Ja uwielbiam takie kolory. Tam naprawdę był duży wybór i wybranie tylko jednego koloru było dla mnie cudem. Nie pamiętam cen, ale chyba 20 zł, około 20 zł za tą pomadkę. Coś podobnego do tego, co mam teraz, tylko że ja mam teraz NYX Lingerie. Lip Lingerie. Jakoś tak, w kolorze Exorcism. Tak, coś ten deseń. Mam jeszcze rzeczy z Vibo, ja nie wiem w ogóle, jak to mam kłaść. Mam rzecz z Vibo. Jest to pomada do brwi. To wiecie, ta popularna, jeszcze jej nie używałam. Też będę chyba jutro sobie się bawić tą pomadą. Jest to w kolorze Dark Brown. Była ta jaśniejsza, ale ona mi się wydawała za jasna. Ja poza tym mam bardzo ciemne brwi i ja wiem, że wy mówicie mi, że robię za mocne sobie brwi, ale ja takie lubię. Lubię mieć wyraźne brwi, lubię mieć to wrażenie, że to oko jest takie drapieżne. Te brwi są takie mocne i w ogóle, że brwi się rzucają na pierwszy plan. Lubię to i po prostu tak mi się to podoba. Tym bardziej, że ja też włosy farbuję na ciemny brąz i jeżeli mam odrosty, to wiadomo, że no mam po prostu białe odrosty, no i to dziwnie wygląda, ale mam teraz świeżo pofarbowane włosy i mi się wydaje, że jest okej. Okay. A mam naprawdę ciemną kredką pomalowane brwi. Więc myślę, że ten dark brown będzie dla mnie dobry, tym bardziej, że można to wyczesać, z tego co słyszałam. No, o, prawie by spadło. Dobra. Także to. Aha, i z Douglasa. Z Douglasa mam Physicians Formula. Ja chciałam ogólnie butter bronzer, ale jak ja tam weszłam, to nie było butter bronzer, był tylko butter blush. Więc wziąłem tylko butter blush i nie wiem jak go wyjąć. On jest chyba przyklejony. Czy co? W każdym razie, dobra, nie wyciągam, pokażę wam. I tak on wygląda. Ja mam w kolorze plum rose. Może no teraz on będzie dla mnie za jasnym, ale ogólnie był tylko tani, był taki różowy, taki wiecie, landrynkowy. Ja takiego to na sobie nie widzę, już wolę coś takiego niż ten landrynkowy kolor, także no będę się bawić, żeby to w ogóle z tego kartonu wyjąć. Nie wiem jak to zrobić. Dobra, i teraz chyba przejdę już do tych rzeczy z bezcówki. Z bezcówkowych. Tutaj jest jakaś recepta. Recepta, ale nie ma polskich ani tam normalnych, tak powiem, cen. Także to sobie daruję. Dobra, to jest w sumie jest 5 rzeczy. Zacznę od może pielęgnacji, bo nie ma tego jakoś super dużo. Wziąłem sobie tutaj rzeczy. O, to ja wam pokażę. Ten zestaw z Estée Lauder. I wziąłem sobie takie dwa zestawy. Jeden już jest w trakcie używania, drugi właśnie mam tutaj ten. I co tutaj mamy? To mamy to serum naprawcze Advanced Night Repair i krem pod oczy. I to się ogólnie bardzo dobrze opłaca, bo
No, tak duże serum 30 ml kosztuje około 400 zł. Tu mamy 7 ml plus jeszcze 7 chyba 7 gram. Czy ile gram jest jeszcze? Jeszcze tego właśnie kremu pod oczy, czyli no naprawdę opłaca się, że tym bardziej, że w przeliczeniu na polskie to wychodzi około 50 zł. Wiem, że to jest dostępne w Douglasie, nie wiem czy w Sephora też, ale w Douglasie widziałam, także można to kupić i naprawdę polecam Wam jak najbardziej kupienie sobie tego. No i kolejną rzeczą taką pielęgnacyjną to jest serum z Kielsa. To popularny serum z Kielsa. Jest to Midnight Recovery Concentrate. Ja to dałam około 200 zł. Nie chcę się wyostrzyć w ogóle na to. Tak, ale dałam za to około 200 zł i mam nadzieję, że będzie mi się spisywać dobrze. To jest moja pierwsza rzecz z Kielsa, jeszcze w życiu nic z Kielsa nie miałam, ale słyszałam bardzo dużo dobrych opinii o tym serum. Jest ważne 18 miesięcy po otwarciu, także myślę, że jak już otworzę i zacznę używać, to zużyję to na noc i mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Także to jest pielęgnacja. I mam dwa podkłady. Pierwszy podkład, który zawsze chciałam mieć i który w sumie pewnie każdy wie, czym jest i ogólnie rzecz biorąc, no po prostu wie. I jest to Estée Lauder Double Wear. Ja mam w kolorze 1N2. Tak wygląda. Oczywiście nie chcę się wyostrzyć, no ale... tak, ja wzięłam sobie właśnie w tym kolorze i to jest 1N2 Ecri. Nie dla mnie na teraz, ale dla mnie na zimę. Ja teraz i tak latem w życiu bym nie nałożyła takiego ciężkiego podkładu. Nie lubię takiej tapety latem, tym bardziej, że ja latem bardzo mało się maluję. Do filmiku, okej, okay, ale tak na co dzień to się nie maluje. On ma SPF 10, za dużo nie muszę mówić, no, to jest podkład kultowy, który no, podejrzewam, że każda powinna mieć, jeżeli ma taką cerę bardziej mieszaną z jakimiś tam niedoskonałościami, to Double Wear na jakieś po prostu większe wyjścia się przydaje. Ja zapłaciłam za niego, nie powiem dokładnie, bo mam tu w QR-ach, chciałam powiedzieć. Nie wiem, jak się ta nawet waluta arabska nazywa, bo kupowane było na bezcówce w Doha. Także 150 tych QR-ów, czyli około 150 zł. Właśnie tak. I drugi podkład to jest też moja w ogóle pierwsza rzecz z tej firmy. To jest w ogóle podkład z Bobbi Brown. Jeszcze chciałam kupić sobie krem, ten pod oczy, ale stwierdziłam, że dla mnie krem pod oczy. No działa mi ten z Estée Lauder, więc nie będę płaciła i kupowała sobie dużo droższego jeszcze kremu z Bobbi Brown. Jest to Skin Foundation SPF 15, tak po prostu. Jest to lekki, oparty na wodzie podkład. Nawilżający i taki świeży ma być dla cery mieszanej, normalnej do suchej. Ma być fajny, taki świeży look, krycie, które można budować, także no zobaczymy, ma być long wearing. Także spodziewajcie się też jakichś testów w ogóle. Ten sobie wzięłam w kolorze 3.5 i jest to już taki kolor, kolor to już jest taki bardziej dla mnie teraz. W ogóle ta pani na tej bezcówce. Ja się nie będę na ten temat chyba odzywać, bo ja chciałam, żeby mi dobrała kolor i powiem wam, że jestem pierwszy raz tak mocno chyba opalona. Więc stwierdziłam jeden podkład, który jest droższy, ale który będzie moim podkładem na lato w takim kolorze właśnie opalonym moim, ale ona mi pokazywała nawet takie, wiecie, takie kolory dla murzynek, takie ciemne. I tak wiecie, byłam naprawdę zniesmaczona tym, wzięłam sobie po prostu kolor, który wydaje mi się, że będzie dla mnie dobry i jest to kolor właśnie 3.5 Warm Beige. Nie mam pojęcia, czy będzie dla mnie dobry. Wydaje się tak, jak nawet w kamerze widać, wydaje się, że będzie dla mnie dobry. Także też spodziewajcie się jakichś testów, bo mam nadzieję, że uda mi się właśnie tego Bobbi Browna przetestować, bo skoro jest to kolor, który kupiłam sobie na teraz, skoro jestem opalona, to będę go teraz właśnie używać. No i ostatnią rzeczą, taką perełką w sumie, jest cały zestaw z Benefitu. Jest to Benefit Blush Bar. To
To już kupiłam na bezcówce w Polsce i tu jak widzicie mamy bronzer z Huli, tu jest California, Gold Rush, Rockateur i Dandelion, czy jakoś tak. Oczywiście tutaj też macie. Nie będę wam tego tak otwierać, pokazywać, bo zawsze nie umiem tego tutaj otworzyć, wiecie, z kartonika. Kosztowało to 221 zł i na początku myślałam, że to są w ogóle wszystkie miniaturki, ale z tego co widzę, to na pewno bronzer Hula jest pełnowymiarowy, a pełnowymiarowy bronzer z Hula kosztuje około 160 zł. Także to się naprawdę bardzo opłacało, bo mamy tutaj 5 produktów i ja naprawdę no, nie mogę się doczekać, aż to zacznę używać i mam nadzieję, że będzie mi to służyło na bardzo długo, także czekam tylko, żeby sobie zrobić też jakąś ładną toaletkę, żeby to wyglądało tak ślicznie, bo to jest naprawdę śliczne. No i dobra, i to wszystkie moje zakupy, nie było tego jakoś super mega dużo, oczywiście troszkę się rozgadałam, bo jestem mega z nich zadowolona, w ogóle z tych właśnie na bezcówce, bo pierwszy raz sobie kupiłam coś takiego, wiecie, droższego, w ogóle z podkładów i no jestem mega, mega ciekawa, czy sprawdzą mi się. Oczywiście mam też dwie próbki gdzieś leżały, dwie próbki podkładu, które kupiłam. Jak kupowałam tę Glasię, to mi dała, więc będzie też test. Nie wiem, gdzie leżą. Jak je znajdę, to je znajdę. No, ale teraz się z wami żegnam i oczywiście do zobaczenia w kolejnym moim filmiku. Pa!